Cześć, Mierz z tej strony, słuchajcie, witam po weekendzie, weekend obfitował u mnie w wydarzenia, miałem ciekawego gościa z antypodów, generalnie bardzo sympatyczny wieczór spędziłem, dostałem, no chociaż to już troszkę wcześniej, dostałem parę dni wcześniej od tego gościa, dostałem książkę w dniu premiery Kapitan Jamrus. Pana Marcina Ciszewskiego. Recenzja tej książki, którą skończyłem w dniu dzisiejszym, czytać, pojawi się jutro. A teraz przechodzimy do meritum sprawy. Słuchajcie, miałem w zeszłym tygodniu opowiedzieć trochę o Macierzewiczu w filmiku dotyczącym manipulacji której dopuścił się jeden z dziennikarzy, dziennikarzy w cudzysłowie TVN-u dotyczącej Macierewicza. Mówiłem, że Macierewicz swoją drogą i tak mnie bardzo denerwuje i generalnie nie uważam, że jest, żeby był dobrym ministrem. Miałem to wyjaśnić, dlaczego. Słuchajcie, ale potem stwierdziłem, że wyjaśnianie tej kwestii to jest, można zawrzeć w paru słowach, słuchajcie, nie uważam już, tak jak powtarzałem, że Antoni Macierewicz jest y, psycholem. Kiedyś wydawało mi się, że rzeczywiście to jest człowiek z problemami psychicznymi i y, y, to może y, generalnie wpływać na jego osąd rzeczywistości i kierować jego słowami, głosy w jego głowie mówią mu, co on ma tam pleść i tak to się dzieje. No jednak po... Y, Dłuższym przemyśleniu, analizie całej sytuacji, dochodzę do wniosku. No i przede wszystkim również dzięki temu, że znam kilka osób, które Antoniego Macierewicza miały okazję poznać jeszcze za czasów komuny. Twierdzę, że to jest człowiek, który wierzy, że jest człowiekiem zadaniowym jest człowiekiem pracowitym, wiernym idei i przy tym człowiekiem podobno bardzo kulturalnym. Jednakże nie zmienia to faktu, że Macierewicz jest według mnie fatalnym ministrem obrony narodowej. Otóż pan Macierewicz zapomniał, zdaje się, że już nie jest zwykłym posłem, nie jest jednym z bulterierów Kaczyńskiego, tylko jest ministrem resortu siłowego, w którego słowa wsłuchuje się wiele... Osób, instytucji z całego świata. Nie może sobie rzucać słów na wiatr, nie może swoich prywatnych opinii wyrażać na forum publicznym. Dlatego, że wszystkie opinie prywatne ministra obrony narodowej wyrażone na forum publicznym stają się opiniami ministra obrony narodowej. No nie ma czegoś takiego, że on sobie mówi, teraz będę mówił prywatnie. Putin to chuj na przykład. No czegoś takiego nie ma. E... Zło, które Macierewicz na przestrzeni lat wyrządził, to przede wszystkim zasługa jego długiego jęzora oraz nieumiarkowania w działaniach. Ta sytuacja związana z nieumiarkowaniem w działaniach, to przede wszystkim ta sytuacja z WSI. Oczywiście WSI należało sczyścić, wyczyścić i ukrócić dużą część działalności tej służby, no ale nie kurwa w ten sposób jak to zrobił Macierewicz no nie w ten sposób o tym się już wypowiadałem że jego działania to było wejście słonia do składu porcelany i jego działania to były działania charakterystyczne dla stalinowskich czystek no tyle że nie kończyły się wyrywaniem paznokci i rozstrzeliwaniem gdzieś w piwnicach ale mniej więcej były tak samo subtelne Przypominam, że w wyniku działalności Antoniego Macierewicza zostały ujawnione dane, w tym również dane personalne, operacji, które w tamtym czasie miały miejsce. Przede wszystkim zostały ujawnione dane współpracowników naszego wywiadu wojskowego. No, i to po pierwsze jest kiepska reklama dla wywiadu wojskowego, już na przyszłość, a po drugie, takich rzeczy się nie robi. To jest kurwa poniedziałek wszelkiej krytyki, gdy Macierewicz dowiedziałem się, że on ma zostać ministrem obrony narodowej. Przypominam, że został wyciągnięty z kapelusza, bo ministrem do obrony narodowej miał być zupełnie ktoś inny, no, ale został Macierewicz od razu widać było hmm, chaos, przede wszystkim w jego hmm, działaniach personalnych. No, przypomnijcie sobie tego chłopczyka hmm, z Ameryki hmm, o twarzy herubinka hmm, i fryzurze Beatlesa, hmm, który jako dziecko, można powiedzieć, zostaje nagle doradcą ministra narodowej w takich czasach i takiego kraju jak Polska. Hmm. Zobaczcie sobie pana rzecznika Prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej, który jest, kurwa, gostkiem, z strzawiem młodym, bez żadnego porządnego doświadczenia życiowego ani zawodowego. Koleś, który w wieku tam nastu lat przychodzi do yy, biura poselskiego, zdaje się, Macierewicza i mówi, że on chce pracować z panem Macierewiczem. I teraz się strasznie wymądrza bryluje w towarzystwie i duby smalone często bradzi. Również ma za, duży, za długi jęzor tak jak jego bezpośredni przełożony. Wreszcie działania Antoniego Macierewicza wykraczające poza, czy inaczej, wypowiedzi właśnie Antoniego Macierewicza wykraczające poza jego funkcję ministra obrony narodowej, tak jak ta wypowiedź, o której mówiłem w filmie o manipulacji Sobieniowskiego. Wypowiedź o tych domniemanych doświadczeniach z bronią elektromagnetyczną nie powinny mieć w ogóle miejsca. Wiadomo, że zawsze to wszystko zostanie wykorzystane przeciwko niemu, a tym samym zostanie to wykorzystane przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej. Kolejna sprawa. W Ministerstwie Obrony Narodowej dzieją się jakieś dziwne teraz rzeczy z pogranicza fantazji dotyczące ideowości jakiejś wojska. Jeżeli ja słyszę, że obrona terytorialna ma stać, ma być tego w oparciu tam o ideowość, ma być twarda w oparciu o ideowość i chrześcijaństwo, nie powiedziałem tego dosłownie, ale no jest coś takiego, no to mnie jasny chuj strzela. No. Co ma religia do wojska? Pomijam już nawet to, że przed wojną dewizją wojska polskiego nie było Bóg, Honor i Ojczyzna, tylko Honor i Ojczyzna. Gdyż mm, teraz te wypowiedzi Macierewicza o chrześcijaństwie jako mm, fundamencie ideowości żołnierskiej, no to są strasznie chujowe, no bo jeżeli ktoś nie wierzy, to co, nie będzie dobrym żołnierzem, albo jeżeli ktoś jest wyznania innego niż chrześcijańskie, to będzie złym żołnierzem. To jest jakaś kurwa. No, to jest, nie można swoich prywatnych wierzeń wprowadzać do takich instytucji jak na przykład wojsko. Słuchajcie, nie jesteśmy póki co, mam kurwa nadzieję, nie będziemy nigdy państwem wyznaniowym. Dlatego tutaj jest coś nie tak. I kolejna jeszcze sprawa, o której chciałem wspomnieć. Dowiedziałem się, że z. Ze wsparciem MONU, czy na polecenie MONU, IPN, historycy z IPN-u będą przeprowadzać, słuchajcie, kwerendę, kontrolę ISP pamięci w jednostkach wojskowych, bo nie może być tak, jak tam się wypowiadał jakiś urzędnik, że będą tam, są tam sławieni komunistyczni generałowie na przykład, albo że, prze, że jak jak mogą być ludzie, którzy mają coś nie tak na sumieniu, oni mogą być sławieni w takich izbach pamięci i to w ogóle przesiąkają żołnierze tym i tak dalej. No i to mnie, kurwa, też zaczyna denerwować, bo widząc, co się dzieje w polityce historycznej, teraz prowadzonej przez PiS i ich pomagierów różnych, obawiam się, że tutaj będzie wszystko spod grubego palca w stylu Cenckiewicza szło. Czyli, że Żołnierze wszyscy, na przykład walczący i ginący na Wale Pomorskim, to będą B, Gdy będzie się wypierdalać sztandary jednostek, które się wykrwawiały, na przykład w walkach o Wał Pomorski albo o Berlin. Będzie się wypierdalać do śmieci albo do magazynów. Zostaną tylko ci właściwi. Będzie tak jak Cędzkiewicz, ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, o ataku Cędzkiewicza na czerwone berety moją macierzystą jednostkę oraz na jej, jednego z jej patronów, Edwina Rozłubirskiego, to słuchajcie, będzie historia jest pisana na nowo przez tych skurwysynów, tylko że tak jak mówiłem wielokrotnie, oni piszą historię czarno-białą, tam nie ma miejsca na szarości. A no, tak nie może być. Historyk powinien być obiektywny i patrzeć na wydarzenia, Wkładając to wydarzenia w odpowiedni okres czasowy, rozumiecie, w sytuację, jaka miała miejsce. A teraz się okaże, że człowiek, na przykład legenda, jakim był Edwin Rozłubirski, komunista, tak, zgadza się, zajebisty komunista, w sensie no, pokręcony komunista, który jednak był tak wyrazistą postacią i takim rangerem, że w sercach na przykład żołnierzy Czerwonych Buretów zawsze jest dla niego miejsce. Zawsze się będzie nam kojarzył z dywizją powietrzno Santową, z brygadą i jeżeli w tej chwili, od wielu lat, jest, on jest razem z generałem Stanisławem Sosabowskim takim głównym, można powiedzieć, historycznym patronem naszej jednostki, to oni stwierdzą, że nie, kurwa, wypierdolić go z powązek, wypierdolić go z pamięci, ze sztandarów, Pamięć o nim skasować i kurwa tego nie będzie. No i jeżeli widzę, że minister obrony narodowej zaczyna zajmować się ideologią, no to oznacza, że jest chujowym ministrem i bardzo mi się to nie podoba, bo a ja to Lachów hmm, to my w Polsce raczej nie chcemy. Panie Maciejiewicz, kurwa Maciej. Wziąć się normalnie za pracę taką, jaką powinien wykonywać minister obrony narodowej. Robić coś porządnego, organizować obronę terytorialną, zweryfikować, zgadzam się, przetargi, które się odbyły i zajmować się takimi sprawami, a nie zajmować się ideologią, kurwa, religią i tak dalej, bo po prostu, kurwa, rzygać się chce. Jak widzę te, kurwa, rzeczy, którymi w ogóle kompletnie nie powinien zajmować się rząd, czy nie powinien się zajmować minister, minister obrony narodowej. No i to tyle o Macierewiczu. No, w skrócie, skuteczny polityk zapisał swoją kartę historii mm, za komuny. Ale kurwa, on się nie nadaje do tych czasów. No. To jest gość, który powinien być zamknięty w pudełku z szybką, na której będzie napis w razie niebezpieczeństwa, w razie wojny zbić szybkę. I on będzie, kurę na konspiratorem. Będzie, kurczę, knuł, będzie kombinował i będzie w tym zajebisty. Ale nie na czas pokoju. No. To jest taka, kurwa, Krystyna Pawłowicz... Yy, tylko wyrażająca się kulturalnie w męskim wydaniu, rozumiecie? Chodzi mi tutaj o długość jęzora. Po prostu chlapie co mu kurwa, mózg poda tą gada bez w ogóle jakiegoś tam rozeznania, co, czy można, czy nie można. No. no i tak. Na tą chwilę na razie cześć.